państwa Mileski, Stasia Mileskiego. Staś Mileski zaprosił nas do swojego mieszkania. Zaprosił nas, to znaczy się kogo? Ano, zaprosił właśnie Tadzia Butlera. Tak, i jego Anulkę, siostrę. Tak, a dzisiaj jak się Anulka nazywasz? Anulka się nazywa Anna Bianga z domu Butler. Nuśka. Anna, powszechnie nazwana Nuśka. Tak. No i Staś gości. Byli żołnierze Armii Krajowej rejonu Śmiałowo. Teraz już w stanie spoczynku. Którzy współpracowali z moimi rodzicami, jak z ojcem, byłym dowódcą Armii Krajowej. No dzisiaj już jesteście w stanie jako rezerwiści. No i chciałem się dowiedzieć wiadomości, jakie z waszych ust, bo ja słyszałem z ust matki, już teraz ona nie żyje. Teraz chciałem jeszcze więcej się dowiedzieć. No i chciałem was prosić o dalsze wiadomości. Ktoś pierwszy mówi, czy ja mogę? Ja. No mów, Tadziu, ty. Tak. Przede wszystkim, Stasiu, muszę ci powiedzieć, że atmosfera, jaka wtedy panowała wśród ludności, nie tylko wśród młodzieży, ale wśród całej ludności, to przede wszystkim nie mogli się pogodzić z przegraną wojną. To był cios dla nas potworny, zrozum. Harcerstwo wychowywało, Sodalicja Mariańska wychowywała, inne organizacje wychowywały młodzież w duchu patriotycznym. I ten duch patriotyczny promieniał na wszystkich, tak? A więc nic dziwnego, że ruch oporu już rozpoczął się w 1939 roku. Ja wiem, może w październiku, może w listopadzie. I twój ojciec podjął się prowadzenia tej właśnie pracy konspiracyjnej. Oczywiście, że na początku ta praca była jeszcze nieudolna, niezorganizowana, ale już choćby nawet od początki takie, tak? Wywózka ludności na Sybir. Tak? W grudniu, w 40 roku, w 39 roku, w grudniu już się zaczęły wywózki na Syberię. Tak? I wtedy zaczęły nadchodzić po pewnym czasie listy stamtąd. Trzeba było pomóc tym ludziom. No, trzeba było zebrać trochę tego, przecież nie było tu w tych naszych stronach, nie było takiego głodu, żeby nie można było pomóc. Tak. Owszem, głód był, ale mimo to... Gdzie była zbierana? W domu u rodziców. Mileski. Tak, Mileski. U Mileski. Twoich rodziców. Była zbierana, były paczki i według uzyskanych adresów wysyłało się. To znaczy mama dawała adresy, rozprowadzała, że tak powiem, dyrygowała to sprawą, tak? Potem, a więc to już swego rodzaju pomoc była, prawda? Zorganizowała. Tak, nikomu nie zależało na tym, żeby firmować to, bo ja będę, ja wyślę paczkę. Razem, bo to jest wspólna sprawa. Tak, pytali się wśród znajomych, kto może, kogo stać na to, a żeby mógł temu, czy co, i co, i co przynosiliście? Nieważne, czy to trafi do Charugina, czy to trafi do Kulębowskiego, czy to trafi do... Nieważne, ważne, żeby Polacy tam mieli. Kasze, mąki, jakieś tam, prawda, no przecież konserw nie było, tak, ale, bo to tak, ale nie produkty było żywnościowe. Ale to, co można było. Słoninne, tak. To, tak. Co, a nawet i cebula tak była przesyłana. To też. A więc to już był do pewnego stopnia pomoc, prawda? Potem stopniowo, oczywiście zaznaczam, że to była jeszcze okupacja sowiecka. Tak. Bo to był 39-40 rok, prawda? Tak. A więc już w 40 roku już ta konspiracja prowadzona była przez twojego ojca. Tak? Następnie, o czym myśmy wtedy jeszcze nie wiedzieli, tak? Bo wszystkich wiadomości nie wiedzieliśmy, dlatego że to było ścisło zakonserwowane. Nie można było powiedzieć, o ten prowadzi to, albo ten prowadzi tamto. To było, prawda, jeszcze tego tylko brakowało. Przecież tutaj za czasów tej oswobożdzenia bratnich narodów zapadnej Białorusi i zapadnej Ukrainy, tak? Jak oni mówili, my nie przyszli do was w gości, my przyszli do was do na wsiegda. No nie myślę, że na siłę. To już ten protest istniał, tak? I ale centrum to był dom Mileskich. Tak jest, główny. Tak. To sala
potem koletka. Cała koletka była tego. Czy uzyskanie adresu, czy zgromadzenie produktów, czy wreszcie jakiegoś tam meldunku, jakiegoś przeniesienia do kogoś tam. No przecież nie, to nie pojechał konno uzbrojony żołnierz z chorągiewką. Tylko to się przenosiło pod pantoflem w środku tam albo coś. No, no takie były. No historie. Potem już jak wybuchła wojna niemiecko-rosyjska, to oczywiście muszę ci zaznaczyć, że też wtedy jeszcze nie żył, tak, że dla nas wybuch wojny niemiecko-rosyjskiej był wybawieniem, tak. Wyzwoleniem. Po tym ucisku sowieckim przecież ileż tutaj rodzin było wywiezionych, niewinnych absolutnie. Przepraszam, co winien był leśniczy, co winien był listonosz, że taka rodzina. Tak, taka rodzina tych listonosz ten. Ojej, no zapomniałem. Tak. Przypomnij się. Stachelski. Tak? Stachelskiego. No proszę bardzo, też, że listonoszem był. Tak. Owszem, on się ukrył tutaj, ale jego rodzina została wywieziona, tak? Mnóstwo, i dzieci, mnóstwo tak? Ludzi. Ale to mnóstwo ludzi. Za czasów niemieckich, jaka była działalność konspiracyjna? No więc może, tak. Bo to ten oddział później przeszedł czasem. Tak, stopniowo. Tak. Stopniowo on się rozwijał, stopniowo ta konspiracja się rozwijała, tak? I stopniowo organizacja cała, AKOSKA, bo najpierw był Polski Związek Powstańczy, Służba Zwycięstwu Polski, tak? A potem dopiero przekształciła się w Armię Krajową. No to stopniowo narastało. Ale to cały ten ruch tak? Buntowniczy, ruch przeciwko okupantowi. A to siedziba. Słuchajcie Państwo, ja słyszałem o sztandarze. Kiedy ten sztandar się pojawił i z jakiej okazji? To jego chyba już było. To jego produkował ten sztandar. Bo ja powiem coś. O Stasiu ma fotografię, bo może troszkę tak czarno-białą. Tak. Ja tu coś powiem na to. O proszę bardzo, to mówię. Bo u nas w domu była, ciotka miała taki modny kapelusz na ówczesne czasy, biały, filcowy, z dużym rondem. I główka taka była, no nazwijmy to jak melonik. No i jak jakby tutaj coś z tego, więc doszliśmy do wniosku, że jak to się tak wyczyści, wyprasuje, wypierze, tak, doprowadzi się do porządku i wyprasuje i rozprowadzi się, to z tego będą wspaniałe piórka na skrzydełka dla orła. No i oczywiście w porozumieniu już z mamą no tak, twoją było, bo to tak, inspiracja wyszła od mamy. I myśmy tak, to tak, właśnie, tak. Pani właśnie, tak. Mileska, zorganizowała, to była tak, kto tam był, jak one się nazywały, Stroniaskie, o, siostry Stroniaskie. Teraz... Sapka brała. Tak, siostra nasza tak, najstarsza. Brała. Helena. Ciotka Janka tak. Lipińska tak. Brała udział tak, w tym, też. W życiu tego. Tak. Co się odbywało w domu u Milisy. Tak. Tak, to a to szycie sztandaru. Szycie sztandaru. Przygotowanie to było u nas. A co muszę ci powiedzieć, z czego był zrobiony w ogóle sztandar? Sztandar był zrobiony z kotar drzwiowych, jakie istniały, bo przecież nie było materiału, tak? Nie można było iść do sklepu i kupić. Mało tego, jeszcze powiedzieć, że tak. To na sztandar tak. Może potrzebny. Bo mi na Adamaszek potrzebny na sztandar. A więc z kotar drzwiowych. Od kiedyś jeszcze moda taka była, że w drzwiach były kotary, takie zasłony, tak? Z tego był sztandar, czyli orzeł był zrobiony z tego, co Luka powiedziała właśnie, tak? Z tego kapelusza. Tak, i oczywiście haftowany był w ścisłej konspiracji. Jak to wyglądało? Przypuśćmy, do mamy przyszła ciotka moja, tak? Ciotka Janina. Posiedziała godzinę, dwie godziny, coś tam zrobiła. Potem... A rozłożona robota była, że tak. Na drutach robi. Tak. Że na drutach robi, tak. Prawda? Tak. Ale co innego, jakby ktoś wszedł, no to zajmie się czymś. A... Zakonspirowana tak. To było. A tak. Tu była co innego. A przypuśćmy, po godzinie, po dwóch godzinach przychodziła następna. Przecież tak? Dom stał czy dwie osoby. Przy ulicy Czerwieńskiej, normalnie tak, ruchliwej. Główna arteria. Tak, główna w każdej chwili ktoś mógł, że było zawsze szpica wystawiona, że trzeba było uważać, żeby czy się ktoś nie zbliża, prawda, nie godzien zaufania.
Ale w każdym razie trzeba było na wszystkie ewentualności się nastawiać. Tak, losy dalej tego sztandaru. A może jeszcze chciałem zapytać, z jakiej to okazji byście ten sztandar chcieli sobie ufundować? No kochany, to już zrozumiałe. To było śmiałowo. To przecież to organizacja była i każda organizacja przed wojną musiała mieć, ambicją jej było, mieć sztandar, tak, to jest zrozumiałe, a więc nic dziwnego, że skoro... To jest znak łączności właśnie. Ojciec był komendantem, pseudonim Śmiały. Tak, i dlatego Śmiałowo komórka się nazywała. Aha, i dlatego śmiało. A proszę Państwa, gdzie ten sztandar był przechowywany już po jego zrobieniu? Czy były jakieś oficjalne wystąpienie? Nie. Słuchaj, powiem Ci szczerze, że nawet gdzie był przechowywany, to mi trudno powiedzieć jest. Tak. Ale na pewno był u państwa Mileckich jakiś schowek, pod ochroną. Skrytka jakaś, bardzo ścisła, bardzo, bardzo zakonspirowana, no, gdzie oni przechowywali to. Trudno, żeby to... Tak, na lepsze czasy, na czasy, bo... Żeby zwolenie nastąpi i to wkrótce, to wszyscy żeśmy świetnie się przekonali. Anders przyjdzie, albo jak nie na gwiazdkę, no to na wiosnę, na Wielkanoc przyjdzie. Każdy się tym nadzieje. Tak, dalsze jego losy. No cóż, po tak zwanym wyzwoleniu w 1945 roku, mówię tak zwanym wyzwoleniu, bo przecież to wiadomo było, że to była inny rodzaj okupacji. Ten sztandar był zakopany, tak jak ja słyszałem, zakopany był na terenie ogródka u państwa Mileckich, tak? Podobno, bo ja już tutaj nie byłem, ja już mieszkałem na wybrzeżu, podobno został w latach 60. odkopany, tak? I przekazany do Muzeum Wojska. Czy to prawda, to nie wiem. Znaczy to było inna zmianka, tak? To, co było zakopane, to nie był sztandar, tylko były dokumenty z działalności Armii Krajowej. Były orzełki te. Orzełki być może. Dlatego powiedziałem, bo ja byłem na wybrzeżu. Były dwa paszporty ojca. Rosyjski, niemiecki. I jeszcze inne wysyłane numery jeńców wojennych. No to co Nucha mówiła, że potem w czasie okupacji to ciebie już organizowana była pomoc dla jeńców wojennych. Pułkownik Kosztyła z Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku przyjechał, bo to był alert harcerski. Mm. I te dokumenty wszystkie zostały zabrane do muzeum i umieszczone w Muzeum Wojska Polskiego. A co chodzi o sztandar, tego nie wiem, nie mogę powiedzieć. Kochanie, naprawdę. A słuchajcie Państwo, mówiliście mówili o jakimś tam przenoszeniu meldunków i tak dalej. Ale te meldunki skąd one się brały? No od Mileckich. A dobrze, a Mileccy skąd wiedzieli? Mój Boże, oni mieli kontakt, przecież byli ze swoją władzą zwierzęcią. To była pajęczyna, cała siatka była. Nasłuch był radiowy swoją drogą prowadzony. Jak to było prowadzone? Przecież za posiadanie radia kara śmierci groziła. A za strzelanie do Niemców to nie było kara śmierci? A na co się niektórzy A za patriotyzm nie była kara śmierci? A kto ten nasłuch prowadził? Gdzie ten nasłuch był prowadzony? No, wiem, że jakiś nasłuch w szkole podstawowej w Piecu był. Ale to było niedługo. Bo trzeba było zmieniać komórki w miejsce. Słuchajcie, ja mam takie notatki, gdzie i z pamięci też odgrzebuję. Nie można było w jednym miejscu mieć długi czas. Ciągle zmieniać. Ale oczywiście. Niemcy nie była pali, bo mieli też swoje... Tak jak na przykład Mundek Zagrzewski u nas prowadził w domu... On prowadził kurs radiotelegrafistów. Przychodziło 8, 10 osób przychodziło na takie zgromadzenie. Na taki kurs. Ale kurs, jednorazowa lekcja, że tak powiem, więcej nie miało jak 3 osoby. Tak. Bo jakby było już więcej, to podejrzenie jest, że w danym mieszkaniu zbiera się więcej. Mało tego, tak jak w tej chwili siedzimy i szklanki stoją, tak samo i wtedy i rozlana była, samogonka była rozlana, żeby udać, że my pijemy. A w gruncie rzeczy były notatki, tak? Był alfabet Morsa, aparat Morsa, tak?
I to tak mniej więcej wyglądało. W razie czego to było to. Ale to wszystko były dyrektywy z organizacji. To przecież nie było takie. To celowo było robione. I co te wiadomości, które za pomocą radia ze świata otrzymywaliście, co z tymi wiadomościami się działo dalej? Tak, więc słuchaj, ja wiem na ten temat tyle. Na przykład u nas. I kto to zbierał te radiowe wiadomości? W domu mieszkaliśmy na ulicy Rypińskiej, obecna Strażacka, pod numerem 14. Tak? Tam część domu zajmowaliśmy my, to znaczy butlerowie. I część, jeden pokój zajmowali siostry, tak? Czyli brat cioteczny, wuj, ściotko, tak? I był tak, tam kozetka była, o tak jak przypuśćmy tutaj fotel i tył fotela, tył kozetki, tak? I ten tył się, bok się otwierał i tam w tym, oczywiście to było tak zrobione, że, tak, tak, i tam stał aparat malutki, tak? Że, no przepraszam, chyba żeby już ktoś wiedział o tym, że on jest tutaj w tym, to by musiał odwiedzić, w którym miejscu otworzyć ten bok. A tak to w odpowiednim czasie, kiedy przychodziła godzina nadawania audycji, tak? Czy to, oczywiście z zagranicznych audycji, czy to Wolna Ameryka to nadawała, czy Radio Ankara. Ankara bardzo dobrze. Tak, Radio Ankara. Za to no to wtedy tak. Była, ale... Mój brat cioteczny, Zdzisiek Setto, tak? Adam Dziekoński, pamiętasz, był, tak? On. To tak. Kiedyś taki robił notatki. I tak, notatki. I składał znów do Mileskich, do komendanta. Tak, tak. A dalej, i co dalej z tymi? Opracowywali odpowiedni biuletyn. Inni już. Tak, inni. Na przykład tego, Zygmunt Pachucki, proszę ciebie, brał udział w opracowaniu tego biuletynu. O, patrz, ja mam tutaj cały artykuł na temat prasy konspiracyjnej, który został przesłany, proszę ciebie, w 91 roku w styczniu do archiwum, Muzeum i Archiwum AK imienia Grota Roweckiego w Warszawie. A więc, proszę ciebie, nie tylko jest na temat tego biuletynu tutaj mowa, ale mowa jest na temat, wyobraź sobie, prasy satyryczno-humorystycznej, która spełniała jakąś rolę, podtrzymywała na duchu. I takim, proszę ciebie, redaktorem był, o masz, fotografia jest, przejrzyj się, pan Stefan Śleszyński, który już po wojnie, proszę ciebie, został odznaczony, masz tu kserokopia, brązowym krzyżem zasługi. On w gimnazjum, po wojnie on w gimnazjum angielskiego uczył. Tak. Panie. A więc masz, to są dowody na to, prawda? I słuchaj. Śleszyński mojej matki. Ze Śleszyński? Tak? No widzisz. A z których Śleszyński? Z Górskich czy z Wykowa? Romany koło Stawi. A z tej strony Romany, tak? Także przyjrzyj się, Stasiu, to jest dowód. Na pewno jakieś kserokopia. Bo oni znów w tym gromadzeniu Filipkowscy, ten majątek był, to też przecież to rodzina była. No, ale to jest a więc kochani, żeby się nie rozwodzić. A jeszcze wrócę teraz do tematu. Ten biuletyn opracowany został i dalszy los tego biuletynu. To się to nie jeden biuletyn. Tak. Słuchaj, przede wszystkim taki biuletyn informacyjny wychodził co trzy tygodnie. Tak? Był taki, jak podaje Zygmunt Pachucki, bo on był współredaktorem. Inni też byli, którzy opracowywali, tak? I proszę ciebie, te wiadomości były najpierw, jak on tutaj podaje swoje, bo ja korespondowałem z nim, żeby to wszystko spisać, żeby, że tak powiem, to nie umarło śmiercią naturalną. No, my odejmiemy, za jakiś czas żeśmy to przeżywali, ale my odejdziemy. I ten biuletyn gdzieś rozchodził? Rozchodził się wśród osób wtajemniczonych, tak? Ścisła tajemnica, tak. Ci, którzy oczywiście... Tak. Najpierw on przechodził, nie to, że opowiedział o służbowych spraw, co do służbowych spraw, to były inne, prawda, tak. Z tego wynikały jakieś inne meldunki, a humorystyczne inne, tak. A patriotyczne, podtrzymujące, że tak powiem, ducha narodowego, to też miało swój wydźwięk, prawda? I to się, słuchaj, on przypuśćmy był, tak jak podaje Zygmunt, drukowany, pisany ręcznie, przez kalkę, ile można? 10 egzemplarzy napisać. Ale
tych 10 egzemplarzy rozeszło się do 10 osób wtajemniczonych. Z kolei te 10 osób, znów 10 osób wtajemniczonych prowadziło. Zobacz, 10 egzemplarzy mogło obsłużyć 100 naraz, albo i więcej, tak, prawda? Zależy od tego. Nie jeden, tylko tak. Tak, tak, oczywiście. Podobnie z tym pisemkiem właśnie humorystycznym, z przodu i z tyłu, które redagował ten redaktor Śleszyński, tak? To człowiek złoty, naprawdę cudowny człowiek, pełen humoru i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, ja mogę na ten temat, no, mówić godzinami. Myśmy ich znali. To by przedłużało, proszę bardzo. Może jakieś inne jeszcze pytanie. Ja co, jeszcze wstawkę tak oddam. Niewątpliwie, Stasiu, wśród całej machiny wojennej, wśród terroru, jaki panował, nie ulega wątpliwości, że Kolno było malutkim znaczkiem na mapie tragedii. Że ta organizacja stanowiła jak gdyby piasek, który wsypywany był do machiny, do trybów wojennych, który kręcił się. Ale to szło dalej. Ale mało tego, muszę powiedzieć, że ten piasek, czy te kamienie spełniały swoją rolę. Miały cel jakiś. Szkodziły, przede wszystkim szkodziły. Dla przykładu, mała dygresja. Ja pracowałem tutaj w Getreide Handel, gdzie bożnica jest, prawda? W tym budynku. I to był magazyn zbożowy. Zdaje się, że on tylko skupywał zboże od rolników. Ale myśmy celowo przed każdym transportem zamaczali te zboże. I ono mokre jechało do Prus, a tam się parzyło. Mało tego, jak żeśmy pracę, to właśnie to krecio robotę, powiedzmy, jak teraz się nazywa, a wtedy do pewnego stopnia to były żarty. Myśmy byli młodzi, myśmy mieli po 17, 18, 19 a lat. Zrobić, a więc nie dziwnego. Taka widzisz, dobra Polaka jest. Mało tego, gospodarz przywiózł kontyngent. Przychodzi, a był magazynierem w Franek Kubrak. Tak? A dyrektorem, kierownikiem był Teofil Kubrak. Wszystkich ich znasz przecież, prawda? To nie był moim dyrektorem. Po cichu oczywiście. Panowie, jak to zrobić? Ja mam duży kontyngent do oddania, a ja nie mam tego zboża. Chłopie, musisz przesiać żwir. Ile masz do oddania? 6 metrów. 3 metry zboża przywieź, a 3 metry przywieź żwirku. Pamiętaj, dobrze przesianego, tak? No, oczywiście, on przywiózł. Stanął na rampie za drogę, Władek rozejrzał się, nikt nie... można. Kup, raz, dwa, trzy worki. Przerzucił, zważyliśmy i ten piasek poszedł na hałdę. Tak? Słuchaj, ile takich worków było wsypane, oczywiście potem razem ze zbożem i piasek szedł. Ta ziemia, która stąd Polski została wywieziona tam do Niemiec, to jest polska ziemia. To jest polska ziemia. Ale z jakim? Ale szkodzili. Ryzykowało się. Z bronią walczyć, bo się z czym innym walczyć. Mój Boże, kochany, były tragiczne sprawy. Były przecież, no wiadomo, jak to wojna. Żeby tu mi pokrzyżować się to. Stasiu, a propos tego artykułu, ja ci zrobię z tego ksero, bo to jest jednocześnie i humorystyczne, tak? Na przykład, o, taka mała dygresja. Taki wierszyk malutki był napisany na temat Katynia. Myśmy już o Katyniu wiedzieli, właśnie z nastąku radiowego, właśnie z biuletynu. Były nazwiska odkopane. Tak. I słuchaj, i tak, Rosja, Sowieci się sprzeczali, że to Niemców jest wina, a Niemcy mówili, że sowiecka wina, tak? No więc po ciebie ukazał się taki wierszyk w tym piśmie z przodu i z tyłu. I ten wujek, myśmy go wujkiem nazywali, on w ogóle pseudonim Mazur miał, tak? Pisał tak, drą się świnie o Katynie. Jedna świnia, drugiej świnie za Katyń wyrzuty czyni. Jedna drugo miesza z błotem. Lecz potem świat wam powie to jedynie, że obie jesteście świnie. Świńska jest wasza natura i świńska wasza kultura. Po co darmo strzępić buzię? Koniec, i tak koniec wasz w szlachturze. A więc
ma co najlepszy nowik. Taki wiersz, jak on podtrzymał na duchu Polaków. Prawda? No to jest najlepszy dowód chyba, prawda? Że chociaż jak powiedziałem, ten piasek był drobny, ale on spełniał swoją rolę. Takie pisemko jak się rozeszło po mieście, tylko niestety ani jeden egzemplarz się nie zachował. Ale o, dzięki, jak tutaj napisałem na końcu. Autor składa serdeczne podziękowanie osobom, które dopomogły do powstawania tego artykułu. Annie Bianga z Rumi, Edmundowi Zakrzewskiemu z Jastrzębiej Góry. Zygmuntowi, kogoś coś zostało. Tak, Zygmuntowi Pachuckiemu z Łodzi, Hannie i Stefanowi Dębskim z Warszawy, Zdzisławowi Setto z Gdańska. Osoby pragnące uzupełnić ten tekst mogą jeszcze zgłaszać się do mnie, tak? Słuchaj, to jest... Uważam, że to jest taki cenny materiał, że chociaż kolno malutkie, ale przepraszam bardzo, twój ojciec, twoja matka, twoi rodzice i inni podjęli się dzieła niezmiernie trudnego. Ryzykownego. Ryzykownego, no jest ryzykiem życia przyświadku. Oczywiście. W każdym dniu, w każdej godzinie ryzykowali swoim życiem. I tutaj tak. Macie przykład, że jego ojciec zginął. No. Tak, tak, tak. No cóż jeszcze można powiedzieć na temat... To była cała zamiast. A jeszcze słuchajcie Państwo, Stasiu mówił, że znaleźli tam orzełki. Jak z tymi, Aniu, z tymi orzełkami? To no, ty możesz. Orzełki, no wiadomo. I przecież chłopcy wychodzili w akcję. No jak, iść na cywilaka? Tak jakoś nie godzi się, prawda? Przecież to musi być jak jest... O, tak jak my po wczorajszym zjeździe, zlocie weteranów harcerstwa. Jak się ma krzyż, to wiadomo, to jest zupełnie to jest się inaczej się wchodzi, prawda, do tego. Więc szli. No trzeba im było dla tego podtrzymania tego ducha patriotycznego, wzmożenia tej energii bojowej. Trzeba im było jakoś... A nie było przepraszam, takiego żelu, to przynajmniej oznakować jego orzełki. Tak, przynależność. Przyczepiany był ten orzełek. Gdziekolwiek. Czy on był tu przyczepiony, czy on na czapkę przyczepiony? Czy w innej czapce, czy na... No, jak ktoś miał furażerkę, jaki to był honor. Czy do łańcuszka przyczepiony był i wpuszczony. A jak on, jak żeście robili to jest? Z czego? Na tarczy zielonego filcu. Wyszywane były białą niteczką. Ja to kiedyś przywiozę, bo jeszcze u siostry Heleni jest niedołączone. Ale opowiedz, jak to wygląda? Białą niteczką wyszywało się takie śliczne orzełki, każdy piórek. Orzełek oczywiście przedwojenny, tak. z koroną, z tarczą amazonek. I ten strzelecki tak. Taki, prawda, z tym układem, nie tak jak te kury były już potem wojska. Nie, myśmy w ogóle nie widzieli, że takie tak, bo myśmy w ogóle nie widzieli, tam się jeszcze wtedy nie stworzyło nawet te wojsko na wschodzie. Więc to było na wzór strzeleckiego takiego legionowego orzełka, prawda? One były jednakowe wszystkie? Wszystkie, tak. Wzór. Takie były o takiej wielkości, ta tarcza tak jak prawda się robi, te tarcze. Mniej więcej o takie duże, może troszeczkę mniejsze, tak, może jeszcze. Niektóre były zachowane, jakby dopiero robione, a niektóre trochę spuszczały. No, jakie skrzynki, jak rozkopaliście. I potem białą niteczką były te wszystkie te wyszywane, te pióreczka, całe skrzydełka, nóżki. Notabene ja na ten temat też wiersz napisałem, orzełek wyszywany, właśnie mając na myśli, poczucie przecież obywatelskiego obowiązku, tak jak kiedyś, prawda, wiązano wstążkę żołnierzowi, który wychodził, jakoś mu tam kokardę wiązali, no to myśmy wyszywały i znów orzełki, no to przecież normalne było. Stasiu, muszę ci powiedzieć, że dzisiaj, jak z perspektywy czasu się patrzy na te sprawy, to było ciągły taniec na linie. Powiedziałbym, z każdej sekundzie można było z tej linii spaść. I ludzie może nie zdają sobie z tego sprawy, bo wiesz, kurz 50-lecia zatarł pamięć już, prawda? Ale nie ulega wątpliwości, że to była bardzo ryzykowna praca. A słuchaj, przecież nasz szwagier Mieczysław Torbicz był po Golderze, był burmistrzem. Do magistratu powchodzili nasi, już przy Niemcach. Organizację Akoską. Przez Akoską. Z polecenia Akoski.
Montek Zakrzewski był przecież w AK, był też w magistracie. Torbicz był w AK, był. Tak. Inni też tak Sapka. Samo. Sapka była. Przecież oni wydawali dowody osobiste. Ile dokumentów poszło na lewo? Właśnie Mudek przy tym uczestniczył. Tak jest. Tak. Ile na lewo poszło? Ojciec miał 3 paszporty. A no widzisz. Miał polski, rosyjski i niemiecki. Ludzie kto się musiał się tak ukrywali. Kto wie, czy ten niemiecki paszport nie był właśnie, by nie wyszedł spod ręki Mundka Zakrzewskiego albo Sapki. Oni podsuwali do podpisu, a potem na podstawie tam różnych takich kombinacji, no to już oni ryzykowali. Zapuszczał brodę. No tak, już innym był. Był w domu akurat przyszli Rosjanie. To siostra... A miał dowód osobisty z brodą. To się trzeba... pytał, kto to jest. Tak. Siostra mówi, że to dziadzia. Tak. I cały czas, a ojciec siedział i otrzymał na rynku. No tak, i dziadzia był, już nie był ojciec. No bo w ogóle niepodobny był. Inna tak, inna twarz. Więc masz najlepszy dowód, to się właśnie jak daleko posunięta konspiracja była. Stasiu, to nie było przecież tydzień, to nie był miesiąc, to było 5 lat. 5 lat o różnych warunkach i o różnym zagrożeniu, o różnych strachach i o różnych władzach. No to... Oczywiście, że były. Słuchaj, życie płynęło stale. Życie toczyło się. Ludzie się żenili, ludzie umierali. Ludzie się rodzili. Tak. Tylko tak, jak Stasiu się w tym czasie urodził, w czasie wojny. Tak, tylko wśród tego pozoru... Wyobraź sobie, Stasiu, jak się mama czuła chodząc z tobą. Wyobraź sobie, jak straciła męża. Jak to w tym strachu w całym, bo to przecież jeszcze zanim doszło do tej strzelaniny, w której zginął ojciec. A nie, to już są dawniejsze czasy, my jeszcze do tego dojdziemy, tylko stopniowo, tak? No, no przepraszam. Stopniowo chcę tak powiedzieć na temat w ogóle atmosfery, jaka panowała. Tak, ale to była... Mimo tej głębokiej konspiracji, jaka istniała, to życie musiało się toczyć dalej, tak? Mało tego, tutaj co wspomniałem o tych akcjach sabotażowych Getreidehandel, prawda? Słuchaj, przecież za takie coś to co najmniej obóz był. Tak. Co najmniej. A tak? Ile razy przejeżdżając do Jeżów rzucaliście marchew, to buraki do tych jeńców, co... No bo to ludzie było. W Jeżach właśnie tam cały obóz był. Ten obóz tak. Był. To jeden drugiemu wyrywał. Tak, ja tak, on nie rzucał. Słuchaj, Stasiu, to już pomijam fakt ten, że do wysokości, jak ręka sięgała, to drzewa były skóry odarte. Trawa była wszystka wyskubana. A przepraszam, przez jak myśmy... Przez tych jeńców rosyjskich. To było już w 43, 44 roku. Jeńcy, tak? U Niemca. Jak żeśmy odstawiali transporty do Prus Wschodnich. Tak? Myśmy mieli... Niewielu z nas miało przepustkę przez granicę. Przejeżdżaliśmy, tak? No i przepraszam, ale wiesz, przejeżdżasz i takie tysiące ludzi stoi proti ciebie i patrzy się, bo głodni, wiesz, to szkielety ludzkie były. Że to byli tacy sami proti ciebie wrogowie, jak i Niemcy. To się już zmieniło, ale widzisz, patrz, oni już byli też proti ciebie, tak samo. Przecież człowiek jest człowiekiem, ma sumienie. Oni nie byli winni, bo tak samo szary człowiek był, tak. Tylko ci co na górze. Słuchaj, ale to też nawet jeśli rzuciliśmy jedno brukiew, czy marchew, czy proti ciebie nawet ten ziemniak, rzuciliśmy, to trzeba było to robić w takim ukryciu, żeby Niemcy nie widzieli, bo przecież zwierz strzelniczych mógł w każdej chwili strzelić. Zająca. Tak, jak do zająca. A więc patrz, inny zupełnie był charakter tego, tak? No a na temat konspiracji, bo tak żeśmy odskoczyli. Młodzi tego nie... Na temat konspiracji jeszcze. Żaden film, żaden klos, żaden tam nic nie przedstawi tego, co było w życiu. Tak, rozmawialiśmy o konspiracyjnej działalności oddziału, o tych, no powiedziałbym, takich drobnych sprawach, organizacyjnych tak. Sprawach. Nie rozmawialiśmy o sprawach walki oddziału, partyzanckiej walki, czynnej, zbrojnej, z odbiciem, powiedzmy, więźniów w Łomży, czy gdzieś tam, z więźniów partyzantów oczywiście. Do tego jeszcze w przyszłości, mam nadzieję, wrócimy. A więc chyba, Stasiu, serdecznie zaprosimy Państwa, butlerów, może jeszcze innych świadków tamtych czasów. Bo przecież ja rodak z Kolna jestem. Ja po prostu bym chciał to, całą tę tragedię
Chciałbyś wiedzieć. No chciałbym mój Boże, wcale się nie dziwię. Może wcale się nie dziwię. W przyszłości nasze dzieci, rodzona, moje rodzina wnuki, była wielki wkład miała. Słuchaj, to już są sprawy, które zahaczają o rok 44. Ale zanim do tego doszło, to przedtem powstał oddział partyzancki. Niektóre osoby zapomniały już o tym, że może ten oddział, ja jego nazywam dzisiaj oddziałem, bo on był oddziałem, bo słuchaj, w niektórych okresach czasu, tak, ten oddział się rozrastał do ilości ponad 70 żołnierzy. A więc nie była to mała ilość. Owszem, czasem miał 20 paru, czasem miał 30. Drużyny, bo najpierw drużyny tak, powstały. Tak, oczywiście, cała plutoni, cała siatka. Nasza akcja przecież pod żelaznymi. Cała siatka organizacyjna była, tak? I właśnie ojciec prowadził to całą działalność czy współudziale na przykład Franciszka Olszaka z Czerwonego, który w stopniu kapitana był. Stanisława Olszaka, tak? Który był ciebie zastępcą jego w stopniu porucznika. Tak? Ci ludzie byli wtedy rolnikami. Oni musieli wszystkie czynności co dnia codziennego spełniać, ale poza tym jeszcze właśnie tą ciężką pracę konspiracyjną prowadzili. Jak w ogóle doszło do powstania oddziału partyzanckiego? Represje w Kolnie były bardzo częste. Słuchaj, byli i tacy, którzy 99% mogę powiedzieć ludności było przeciwnych okupantowi, ale wystarczył, że ten jeden mały procent sprzyjających Niemcom, tak, ludzi, którzy sprzyjali Niemcom, mógł zaszkodzić. I w każdej chwili przecież były, słyszałeś o tym, że były, proszę ciebie, wpadki tak zwane, tak? Dekonspiracja następowała. I tutaj Czesław Kulongowski. O to chodzi, w czasie nasługu, tak? W czasie nasługu go ktoś zdradził. My, tak. Na Ławnej prowadził nasług w bunkrze. I przyszli otoczyli Niemcy, do samobójstwa doprowadzili. Słuchaj, mnie na przykład do konspiracji wciągnął. Nie chciałbym powiedzieć, żeby mógł wsypać, mogli być inni mieć pretensje do tego. Do mnie na przykład do konspiracji wsiągnął Zdzisiek Kowalewski. To był harcerz przedwojenny i wiesz, jak to młodzi. Myśmy mieli po 16-17 lat, tak? Wtedy i on tak od kiedyś się spotkaliśmy na alejce, tak? I wiesz, a to w piłkę żeśmy zagrali, w siatkówkę, a to na drążku poćwiczyliśmy. No i Zdzisiek mówi, słuchaj, ty Tolek, ty nie należysz do konspiracji? No jaka konspiracja? A przecież jest tutaj przecież tak, wiesz, dobrze by było. Ogłoszeń naboru nie można było. Mówi, słuchaj, przecież ty harcerz jesteś przedwojenny. No tak, jestem harcerz. I co, palić? No wiesz, palić palę, ale w dalszym ciągu przestrzegam prawa harcerskie. On mówi, słuchaj, jednak dla tej ojczyzny to warto coś zrobić. A poza tym ty masz przepustkę, bo pracujesz, możesz się poruszać po całym terenie tutaj swobodnie, bo ci nie grozi wywózka do Prus Wschodnich, jak i innych. Przecież setki młodych było zabierane na robotę. Tak, a ile w magistracie trzeba było dokumentów zmienić, roczniki przepisać. Tak, a poza tym, co bardzo ważne, ja miałem przepustkę przez granicę, jako konwojent. Tak? Tak, to było po ciebie wyjątki. Na palcach jednej ręki można było policzyć tych ludzi, którzy mieli przepustkę z firmy niemieckiej, po ciebie wolno im było przewozić. Za granicę Wincencie była. Znaczy jak konwojowaliśmy. Na tej rzece. Jakkolwiek u nas co było. Konwojowaliście? Proszę? Co konwojowaliście? Zboże, stąd co te kontyngentowe, co było wywożone, to co powiedziałem, że było zamaczane, tak? Zasypywane żwirkiem, to zboże oczywiście odstawiane było do Dłutowa, tam była stacja kolejowa i tam przeładowywane było, tak? Ale pod płaszczykiem transportu można było swobodnie przewieźć meldunek, prawda? Można było w broń przewieźć, nie do Prus, do Czerwonego. W Czerwonym przyszedł jakiś łącznik z Kozła, z Wykowa, odebrał czy tą broń, czy ten meldunek, czy ten biuletyn, o którym wspominałem, prawda?
a to wszystko była praca. Słuchaj, to się robiło, że tak powiem, normalnie. On oczywiście umówiony był na nadogodzinę, on wiedział, że transport będzie przychodzić, przejeżdżać i wiedział, od kogo dostanie ten meldunek. Co w tym meldunku było, to ja nie wiedziałem. Tak. Bo to było... To była kartka, przypuśćmy, zwinięta, tak, włożona, tak, nic nieznacząca, albo kulka papieru, o, proszę bardzo, tak, albo bibułka skręcona, a on dopiero tam na miejscu odpowiedniej osobie przekazał. Podobnie, żeśmy i broń przywozili, tak, a więc to, wiesz, to wciągało człowieka. To była praca, że tak, tak powiem, na co dzień, na co dzień. Ale centrala ciągle, powtarzam, centrala nie zdawali, to byli milescy. Myśmy sobie często nawet nie zdawali z ryzyka, jakie nie, ponosimy. To nawet troszkę ich bawiło, bo to przecież imponowało tak, młodym. Tak, ale życie toczyło się dalej. Poczucie obowiązku. I tak jak powiedziałem, ten piasek, który był wsypywany w tryby machiny wojennej, on tam z innych miejscowości, setek miejscowości w Polsce, czy tysięcy miejscowości, by się wypracowywały. Zrobił swoje i panewki te wojenne się wypracowywały. Jakoś żeśmy szkodzili. Jak przychodziły do nas meldunki, też przywozili przecież, inni przywozili z gubernatorstwa, tak znów od nas szły. Jak doszło do powstania oddziału partyzanckiego, dlaczego on powstał, ten oddział? Myśmy wszyscy przecież pracowali normalnie, tak jak wszyscy inni, ale poza tym byliśmy w konspiracji. I gdyby nie aresztowania, które nastąpiły bodajże 15 czerwca, prawda? Tak, tak, w 1944 roku. Między innymi Corbicza wzięli, już 40 wzięli. Wtedy aresztowali bardzo dużo. Łempicki był aresztowany, Mietek Torbisz był aresztowany. Był. Tak, dużo tak. Osób. Nie wiedzieliśmy, jakie następstwa tego będą.